Pogoń Siedlce, Delta Warszawa, Sęp Siedlce i Amplus Łuków. To drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych podczas 10. Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Memoriał Antoniego Trybonia. Głównym organizatorem zawodów było Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, prowadzące szkółkę piłkarską Amplus Łuków. 50 drużyn, prawie 800 zawodników. Moc pracy, ale i moc radości. Zresztą w tle mamy najmłodsze grupy, które chyba najwięcej emocji pokazują w tym turnieju. Także 4 roczniki, drużyny z 3 krajów, z Polski, Francji, Białorusi. Super zabawa, ale też super poważna gra w każdym roczniku. Mamy 8 boisk. Po dwa boiska na głównej murawie, na górce. Tu jak widać za nami małe boiska już za dużą murawą. Oraz także na tak zwanej łazienkowskiej, czyli tylko BSN-ów na boiskach treningowych Orląt. Na zawodach obecny był też prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Zawsze mi się podoba, bo jest kolorowo. Boisko zawsze zielone, czyli dobrze przygotowane, czy można powiedzieć, wszystkie boiska. Patrzę, że zainteresowanie jest co roku duże, nawet powiedziałbym olbrzymie, i to cieszy, no bo rosną zapewne i tu nowe talenty, a na tym boisku w Łukowie wychowało się wielu znakomitych piłkarzy, w tym także z reprezentacji Polski. Pamiętajmy, że tych najwyższych szczytów dosięgnie niewielu, ale ważne, żeby byli, oprócz tego, że grają w piłkę, to byli zdrowsi, wyrośli na porządnych ludzi, a to sport i piłka nożna powinna także pomagać i przygotowywać do tego, i zapewne czy w reprezentacji naszego kraju, czy jak to widzę z kilku innych krajów, zapewne gdzieś będą wyżej grali, a to jest dla nich kolejna taka nauka już prawie po zakończeniu, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Pomysłodawcą i inicjatorem turnieju jest Tomasz Tryboń. Dzisiejszy dzień to jest dzień, w którym gramy dla Tomka Trybonia. Tomek jest inicjatorem Memoriał imienia Antoniego Trybonia, jego dziadka. Gramy wszyscy dla Tomka, bo Tomek jest bardzo chory, jest od nas 100 metrów, ale nie może ani przyjść, ani przyjechać, ani pokazać się, także ten turniej poświęcamy jemu. No i myślę, że całej rodzinie Tryboniów, którzy wiele wnieśli dla sportu w tym mieście. Trudno podziękować teraz wszystkim, jest to ogromna rzesza związana z naszą Akademią Amplusa, ale i też miasto, powiat, bardzo wiele osób włącza się, instytucji. Sami nie dalibyśmy rady, gdyby nie pomoc burmistrza, starosty, OSIR-u, tych wszystkich instytucji. No Orląt w tym roku nie, jakoś tak wyszło, że Orlęta nie chciały uczestniczyć w naszym turnieju, więc żałujemy bardzo, bo zależy nam na dobrej współpracy, tym bardziej, że jesteśmy na obiektach Orląt, ale jest ogólnie super. Przyjechał prezes Bartnik z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, prezesi z Bielsko-Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, jest prezes Białoruskiej Federacji Piłki Nożnej z Brześcia. Zresztą za godzinkę chyba będziemy podpisywać umowę partnerską z Dynamo Brześć jako Amplus Łuków, więc myślę, że ta współpraca naszych piłkarzy polskich i białoruskich zaowocuje jakimiś fajnymi imprezami. Rywalizacja we wszystkich kategoriach była bardzo zacięta, a emocji nie brakowało w żadnym meczu. W najstarszej kategorii 2004-2005 zwyciężyła drużyna Pogoni Siedlce, która wyprzedziła Deltę Warszawa oraz Amplus Łuków. Królem strzelców został Igor Strzałek z siedleckiej Pogoni, a tytuł bramkarza turnieju otrzymał Filip Pulik z Amplusa. Najlepszym zawodnikiem uznano reprezentanta Delty Jakuba Kucharskiego. W kategorii 2006-2007 pierwsze miejsce zajęła Delta Warszawa przed widokiem Lublin i Pogonią Siedlce. Najlepszym bramkarzem został Radosław Droń z Pogoni, a zawodnikiem turnieju uznano Jakuba Buczyńskiego z widoku. Królem strzelców został zawodnik Delty Kacper Kasprzykowski. Kategorię 2008-2009 wygrał Sęp Siedlce. Drudzy byli zawodnicy Dynama Brześć, a na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy Gryf Zamość. Najlepszym bramkarzem uznano Szymona Samulaka z Zamościa, a Nikita Moros z Dynama został zawodnikiem turnieju. Tytuł króla strzelców przypadł Sebastianowi Kapitanowi z Siedlec. Najmłodszą kategorię 2010-2011 wygrali gospodarze turnieju, czyli drużyna Amplus Łuków, prowadzona przez Piotra Madeja. Drugie miejsce zajęła ekipa Pogoni Siedlce, a trzeci był Sęp Siedlce. Najlepszym bramkarzem został łukowianin Fabian Linkiewicz, zawodnikiem turnieju uznano Macieja Zdanowskiego z Pogoni, a tytuł króla strzelców powędrował do Adriana Suleja z Sępa.
Pełne wyniki dostępne są na stronie telewizja.lukow.pl. Kiedy odbywał się turniej piłki nożnej, Tomasz Tryboń walczył jeszcze z chorobą. Dziś, kiedy emitujemy ten materiał, Tomasza Trybonia nie ma już wśród nas. Zmarł 17 lipca.